Jeśli olejecie to, co dała w głowie, to tego nie będziecie mieli. To jest bardzo ważne, bo ja wam dzisiaj powiem nie będę wam opowiadał jakiejś historii z tego, czego się nauczyłem, albo za to, co powiedzmy przygotowałem. Opowiem wam o swoim życiu, opowiem wam o tym, w jaki sposób w pewne sytuacje wszedłem w swoim życiu. Powiem wam, w jaki sposób można wyjść z nich, ale przede wszystkim powiem wam, w jaki sposób można w nie nie wejść, bo to jest bardzo istotna sprawa. I powiem wam też o konsekwencjach pewnych decyzji was. I to, co jest najważniejsze, żebyście mnie zrozumieli, przyjaciele, że to, czym będę wam mówił, dotyczy tylko i wyłącznie waszych decyzji. Czyli tak jak zdecydujesz, tak będziesz miał. Jeżeli zdecydujesz inaczej, niż ja będę tobie mówił teraz, to po prostu będziesz mieć problemy różnego rzędu. I jeszcze raz mówię ci, moja wielka prośba, weź to, co powiem w tej chwili, bo to jest bardzo istotne. Ja mając 17 lat zamordowałem człowieka i trafiłem do więzienia po raz pierwszy. I to nie było moje pierwsze przestępstwo, nie było, ponieważ ja byłem złodziejem od kiedy pamiętam. Byłem przestępcą od młodych lat, miałem różnych kuratorów, różne dozory, a w wieku 17 lat zabijam człowieka i trafiam do więzienia z perspektywą, że wyjdę za 25 lat. Wiesz, ja takie najważniejsze urodziny swoje, 18 urodziny spędzałem już w więzieniu na Mokotowie, gdzie badano mnie psychiatrycznie, czy ja jestem w ogóle normalny. Ponieważ człowiek, który zginął, był zmasakrowany, miał połamane 80% kości. To coś wam powiem. Wiecie, kiedy... Ja nie będę opowiadał, bo nie mam na to zbyt wiele czasu, całej historii. Jeżeli będziecie chcieli, będziecie sobie na moje nazwisko Artur Celoński w Google. My jesteśmy od ponad 5 lat we wszystkich telewizjach w Polsce. Tam znajdziecie właściwie tysiące w tej chwili już różnego rodzaju programów i filmów na ten temat. Ponieważ to, co się wydarzyło w moim życiu, jest bardzo rzadkie. A nie dlatego jest rzadkie, bo ja jestem szczególnym człowiekiem. Nie, jestem zwykłym człowiekiem. Rzadkie jest dlatego, że niewielu ludzi chce realnie coś zrobić ze swoim życiem. Ludzie mają w życiu źle, nie dlatego, że ten świat jest taki zły. Ten świat jest zły, ja to wiem. Tak? Ale nie dlatego mają źle. Źle ma się w życiu dlatego, ponieważ nie chce się niczego z tym zrobić. To jest jeden, jedyny powód. Ja nie chciałem niczego zrobić ze swoim życiem, chociaż moja mama próbowała mnie przekonać do tego, żebym coś zrobił. I dlatego miałem, jak chciałem. Słuchajcie, ginie człowiek. Ginie człowiek nie dlatego, że ja wstaję rano i mam taką jazdę na przykład, że ja cię kogoś sprzątnę. Rozumiesz? To nie jest tak. To nie jest tak, że morderca wstaje rano i ma jakiś pomysł. Być może tacy są, ja taki nie byłem. Ja przygotowywałem się rano na imprezę, która miała być wieczorem. Wiecie, zginął człowiek. Z prostej przyczyny, z takiej przyczyny, że ja po prostu upiłem się na imprezie. Mieliśmy zwykłą imprezę, tak jak nastolatki. Bawiliśmy się, piliśmy sobie i było wszystko fajnie. Przed człowiek, który zapukał do mieszkania, bo myślał, że tam jest meta. Wielu z was pewnie nie spotyka się z tym. Kiedyś były mety, dzisiaj są sklepy nocne. Kiedyś nie było tak dużo sklepów nocnych, żeby kupić płytkę. Wieczorem trzeba było iść na metę. Ten człowiek właśnie poszedł w takie miejsce, czy on myślał, że to jest to miejsce, usłyszał, że jest muzyka, że jest impreza i myślał, że to jest właśnie takie miejsce. Zapukał, ja otworzyłem mu drzwi, doszło do jakiejś wymiany zdań, do szarpaniny, do bójki, w konsekwencji tego zginął człowiek. Zginął człowiek i to jest tak, że jak ty zrobisz coś, nie wiem, obrazisz kogoś, w jakiś sposób go oszukasz, to ty możesz się go przeprosić. Ale jak się zabija człowieka, to się go, tam nie masz co zrobić. Wiesz, niewiele osób pyta, czy Pan przeprosił rodzinę tego człowieka, tak? Wiesz, ja nieraz mówię, wiecie, to nie jest tak, że możesz iść do człowieka i powiedzieć przepraszam Panią, że Pani męża zabiłem. Wiesz, co chodzi? Facet to się rodził 6 dzieci. Jak przeprosić dzieci, że im ojca zabiłeś? Nie przeprosisz. Wiesz, do mnie piszą ludzie, Pan powinien wisieć. Prawda? Ja mówię, no być może. Generalnie nie wiszę. Generalnie jestem tutaj z wami i mówię wam o tym, co się wydarzyło w moim życiu w jednym celu. Aby w waszym życiu to się nie wydarzyło. Bo to się nie musi wydarzyć. Ani to, ani wiele innych rzeczy, o których zaraz wam powiem. Trafiam do więzienia, kiedy moja mama przyjeżdża na pierwsze widzenie, ja
Ja pamiętam, wyszedłem na to widzenie i pierwszą rzeczą, ona się rozpłakała, w ogóle posiwiała w ogóle przez te parę tygodni, co mnie nie widziała. Przyjechała na widzenie, ja już miałem tatuaż na czole z napisem kocham wolność, a z tyłu było tatuowanie pienik i siekierę i napis tylko dla kata. Moja matka jak na mnie spojrzała, ona się popłakała, powiedziała, Artur, co jest? Co z tobą jest? Mówię, mamo, wszystko jest okej. To ci powiem, jedno z głównych oszustw, które jest na tym świecie, jest takie, że jest źle w twoim życiu. Jest gdzieś źle jakoś. Jakoś masz krzywo w życiu, rozumiesz? A koledzy, którzy też mają tak krzywo, klepią cię po plecach i mówią, wszystko jest w porządku. To jest nieprawda. Człowiek musi spojrzeć w swoje życie i zobaczyć, czy jest w porządku, czy jest nie w porządku. I nazwać to trzeba. Ja wtedy tego nie nazywałem tak. Ja szukałem całe życie autorytetu. Wiecie dlaczego? Mój ojciec był alkoholikiem. To był człowiek, który zawsze chlał. Od kiedy pamiętam, to albo leżał w domu wywalony, rozumiesz, jak szlaf na budowie, musiałem się z niego przychodzić, rozumiesz? Albo go nie było po parę miesięcy w domu, takiego miałem ojca. Nienawidziłem go. Jak miałem 15 lat, pamiętam, doszło do jakiejś, on się chyba zaszczył wtedy jakoś, był trzeźwy w miarę, na jakimś odcinku trafił być trzeźwy i zaczął próbować mnie wychowywać, wiesz? Ja pamiętam, że on do mnie mówi, nie możesz tego, nie możesz tamtego, ja mówię, jest to chyba trochę za późno na to. Chyba trochę za późno i on jakoś chyba na mnie krzyknął, nie wiem co zrobił. Pamiętam, że wziąłem hardware 5-kilogramowy, chciałem mu głowę nie robić. Bo go nienawidziłem. Bo to był człowiek, który przysparzał mi jedynie płaczu, nerw, rozumiesz? I tak było w moim domu. Widziałem wiecznie zapłakaną matkę, która tam go szarpała i próbowała mu tam wytłumaczyć, że to nie jest dobrze, że się wychodzi z koszem na śmieci i się wraca na 6 miesięcy, rozumiesz, co to robi? Taki tata. Ja nie miałem prawdziwego ojca, szukałem mojego. I wiesz, dla mnie zawsze autorytetami byli jacyś silni faceci, jakieś karki, jacyś goście z tatuażami i to dla mnie były wzory. I tam w więzieniu miałem tego pełno, takich tatusiów. I oni tak zaczęli na mnie wpływać, rozumiesz, że ja zrozumiałem, może źle powiedziałem, że zrozumiałem, ja zobaczyłem taką zasadę, oczywiście krzywo to zobaczyłem, ale zobaczyłem, że na tym świecie główną siłą dominującą jest zło. Ja zobaczyłem, że jeżeli ja nie będę zły, to ja nie będę silny. Zobaczyłem coś takiego. Takie coś we mnie weszło. Wiecie, mój ojciec przestał pić, to go tąpnęło. To, że poszedłem siedzieć do więzienia, że mogę wyjść za 25 lat, to na niego parło taki wpływ, że on przestał pić, zaszył się, założył firmę i postawił sobie za punkt honoru to, że on mnie wyciągnie z tego więzienia. Że on zrobi wszystko, wiecie, dawał łapówki, wziął mi świetnego adwokata, bo zaczął mieć coraz więcej pieniędzy, bo był naprawdę zdolnym człowiekiem. Był bardzo, bardzo zdolnym człowiekiem i on doprowadził do tego, że nie dostałem 25 lat, tylko 10 lat. Dostałem 10 lat, ponieważ nie było motywu tej zbrodni, bo tak naprawdę nie było, bo ja nie chciałem tego człowieka zabić. Dostaję 10 lat, w sądzie apelacyjnym to mi spada jeszcze na 8 lat, ale mój ojciec dalej walczy, daje łapówki doprowadza do tego, że wychodzę, że dostaję warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 1/3 kary. Tak naprawdę ja siedziałem w więzieniu za zabójstwo 2 lata 8 miesięcy. 5 lat 4 miesiące mi zawieszono, ale miesiąc przed moim wyjściem dostaję telefon i wiesz, to jest tak, że do więzienia nie można zadzwonić. Jeżeli biorą cię w więzieniu do telefonu, to znaczy, że coś się wydarzyło, coś bardzo szczególnego. I mnie wzięto do telefonu, do więzienia, do wychowawcy, do pokoju i ja słyszę moją mamę i moja mama mówi, że mój ojciec zginął w wypadku samochodowym. Miesiąc przed moim wyjściem. Ja pamiętam, że stałem przed kościołem, wyszedłem na przepustkę. Na ten pogrzeb, stałem przed kościołem, cała rodzina się zjechała, pogrzeb był, ja patrzyłem na tą klepsydrę i szlak mnie trafiał, bo we mnie coś już runęło. Wiesz, jak on do mnie przyjeżdżał na te widzenia, ten ojciec, ja już go zacząłem chyba jakoś kochać, mi się wydaje, chyba mu, no nie wiem, tak mi się zdaje, że ja już nie miałem do niego takiego żalu. Widziałem tego ojca, który przyjeżdża, który jest, zaczyna ze mną być, nigdy go nie było. I teraz on był, a teraz ginie naprawdę, rozumiesz? I stoję i kurczę, nawet mi się nie chciało wejść na tą mszę do tego kościoła. I wiesz, ja zobaczyłem wtedy taką rzecz, że na tym świecie albo ja będę z przodu, wiesz, albo ten świat nie dojedzie. I kolejną rzeczą, którą zobaczyłem, to jest to, że na tym świecie siłą przewodnią są pieniądze. Trzeba chcieć mieć pieniądze. Rozumiesz? Bo tak sobie myślałem wtedy, że jak nie będę miał pieniędzy, to zawsze będzie ze mną życie jechało. A ja tak nie chciałem. Nie chciałem tak jak moja matka zachorowywać się, nie chciałem tak żyć. Zacząłem kraść,
zacząłem robić różne rzeczy, w konsekwencji trafiłem drugi raz do więzienia za napad z bronią w ręku na kantor. I tak sobie siedzę, kurczę, w tym więzieniu, mówię, teraz dostanę 10 lat za ten napad. 5 mi odwieszą, mam 15. Mówię, kurczę, może za 12 mi wypuszczą. Rozumiesz? Już byłem wtedy z moją dziewczyną, już ona jest moją żoną, siedzi z tyłu. Miała niecałe 16 lat, jak ją poznałem. Trzeba przyjeżdżać do mnie na widzenia, do więzienia. I pamiętam, że jechała na pierwsze widzenie, usiadła za tą szybą. Zaczęliśmy rozmawiać przez telefon. Pierwsza myśl, która mi przyszła wtedy, to mówię, kurczę, ja nie będę siedział tyle lat w tym więzieniu. Muszę wyjść, muszę coś zrobić, żeby I wiesz co, to było tak, że nie można było tak z więzienia. Nawet chciałem uciec, ale to było niemożliwe. Ale była taka możliwość, że jak ktoś jest chory na jakąś chorobę, której nie leczy się w warunkach więziennictwa, to oni go wtedy wypuszczą. Ja nie będę dzisiaj tego tłumaczył, sobie zobaczycie w ogóle, jak będziecie chcieli, gdzieś tam całą tą historię. Ale ja sobie zrobiłem takie schorzenie, wymyśliłem to, te schorzenie. I zacząłem rujnować swoje zdrowie do tego stopnia, żeby mnie wypuszczono z tego więzienia. I po blisko 3 latach oni mnie wypuścili. Zrujnowałem sobie zdrowie. Ale wypuścili mnie na wolność. Ale w tym czasie ja w więzieniu poznałem już prawdziwych przestępców, nie takich jak za pierwszym razem. Poznałem dealerów narkotyków, producentów narkotyków, ludzi, którzy mieli dużo, dużo kasy. Wiecie, ja nie wiem, ilu z Was miało kontakt z narkotykami, ilu nie. Na naszych spotkaniach są bardzo różni ludzie, też mamy kontakt z przeróżnymi ludźmi. Docieramy z tym przesłaniem, o którym Wam dzisiaj mówię, do różnych ludzi. Jesteśmy w więzieniach. Jesteśmy na ulicach, jesteśmy w przeróżnych miejscach. Na naszych spotkaniach w szkołach również są dealerzy. Na jednym spotkaniu w Warszawie przed prelekcją jeden sprzedawał drugiemu towar, wypadła im torba amfetaminy. Ludzie, którzy z nami byli, powiedzieli mi, że tych dwóch ma towar przy sobie. I mi się dzieli wtedy na takim spotkaniu. Ja mówię, panowie, wiem, że tu jesteście i macie przy sobie narkotyki. Ale ja nie jestem policjantem, ja się nie zajmuję takimi rzeczami, żeby o was mówić nawet. A czerwoni się zrobili, siedzieli, wiesz, głowy i powłosiły w barki. Ja mówię, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Dla mnie, jeden i drugi, to jesteście wite frajery. A tutaj jest, mówię, mój numer telefonu i adres mój domowy można sobie znaleźć na fejsie. Jak chcecie o tym porozmawiać, zapraszam serdecznie. Nikogo się nie boję, niczego się nie wstydzę. Jesteście bite frajery z prostej przyczyny. Każdy dealer to frajer. Dlaczego? Bo niszczy innych ludzi. Truje innych ludzi. Byłem dealerem przez wiele lat. Zacząłem handlować heroiną. Pierwsze narkotyki, które trafiły w moje ręce, to było 250 gramów heroiny czystej. Jak sprzedałem tą kość, zarobiłem 3 razy tyle, co moja matka zarabiała w 3 miesiące. W miesiąc, rozumiesz? Ja miałem jej 3-miesięczną pensję. Wiesz, produkowaliśmy amfetaminę. Wiecie, że wyprodukowanie grama amfetaminy to jest 4,50 brutto. To jest taki szajs. Amfetamina głównym jej składnikiem jest wywoływać do zdjęcia. Na ołowiu. Rozumiesz? Jak robisz sobie imprezę, raz na jakiś czas nawet, rozumiesz? To pamiętaj, że to co wciągasz, to na starości się odbije ołowicą. Nie ma problemu. Tak jak górnik, to 15 lat pracuje w kopalni, będziesz miał. Ludzie mnie pytają, przecież ja nie tak często. Ja mówię, to nie chodzi, że często. Tu chodzi o to, co ty robisz ze swoim mózgiem, co robisz ze swoimi płucami. Wiesz, większość ludzi mówi, wie pan, to pan mówi o twardych narkotykach, a ja tylko marihuana. Marihuana przecież to jest dozwolone. Mówię, w Holandii to jest legalne. Ludzie mnie pytają, pan jest za legalizacją marihuany? Mnie tak naprawdę dzisiaj powiewa, czy marihuana będzie legalna, czy będzie nielegalna. Wiecie dlaczego? Bo to nie ma żadnego znaczenia. Jak będzie legalna, to nasze państwo będzie miało podatki z tego, bardzo proste. Ani nie będą więcej palić, ani mniej palić. Ponieważ jeżeli się chce, to się to robi i koniec. Nieważne, czy to jest legalne, czy nielegalne. Jeżeli by był alkohol nielegalny, to by było tak samo, jak jest teraz. Rozumiesz, o co chodzi? Niczym by to się nie różniło. W Szwecji są tak wysokie restrykcje, że jak kogoś na granicy złapią na przykład z litrem spirytusu przemycanego, rozumiesz, to jest to tak samo traktowane jak przemyt narkotyków. Cóż z tego? Szwedzi chlają na ubór. Rozumiesz? Weekendy są pijane w Szwecji. Niczym to się nie różni. Niczym. W Holandii marihuana jest legalna, ale w Holandii różne inne rzeczy są legalne. Prostytucja jest legalna.
Prostytutki płacą sobie składkę tusowską. Podatek odprowadzają. Idziesz sobie po ulicy i widzisz sklep z butami, widzisz jakieś inne sklepy i widzisz agencję towarzyską i stoi sobie dziewczyna w majtkach z gołym biustem i jest podana cena. W Holandii! W Holandii można mieć dwóch tatusiów zamiast mamusi i tatusia. To jest legalne. Tata Rysio, tata Ścisio. Nie wszystko, co jest legalne, jest normalne. Nie wszystko. My nie możemy, przyjaciele, rozpatrywać w kategoriach legalności rzeczy normalnych. Narkotyki są nienormalne. Narkotyzowanie się jest nienormalne. Upijanie się jest nienormalne. Wiecie, dlaczego o tym wam mówię? Żebyście zrozumieli powagę sytuacji. Wiecie, my rozprowadzaliśmy narkotyki wśród różnych ludzi. Dawaliśmy je politykom, różnym ludziom. Masowo handlowaliśmy kokainą w tym kraju. Ludzie byli uzależniani od narkotyków. Wiesz po co? Po to, żeby nimi można było manipulować. Głównym celem tego, żeby człowiek brał narkotyki, jest to, aby był łatwy do zmanipulowania. To jest system. Mówią o systemie. To się dla ciebie... Wiesz co? Posłuchaj, jeżeli nie będziesz chciał zrozumieć tej prostej rzeczy i olejesz to, co mówię, to nie skorzystasz z tego. Posłuchaj. Jeżeli będziesz ćpał, chlał, albo w jakikolwiek inny sposób doprowadzał się do stanu przytępienia, to jesteś łatwym celem manipulacji. Można tobą kręcić jak sprężynką. Znajdą się ludzie, którzy będą owijać ciebie wokół swojego palca. Jak nie bezpośrednio, to pośrednio. Rozumiesz? Człowiek przytępiony to jest człowiek łatwy do manipulacji. Wiem, bo manipulowałem ludźmi. Zakładałem na takich ludzi filmy, rozumiesz? Wyłudzałem pieniądze z banku. Ludzie byli manipulowani emocjonalnie. Czy wy wiecie, że 60% małżeństw w Polsce się rozpada? Bo ludzie są do tego stopnia osłabieni psychicznie? Takie są fakty. A od ciebie zależy, czy dasz się osłabić, czy się nie dasz osłabić. Od ciebie, tylko i wyłącznie od ciebie. Wiecie, ja pamiętam, my mieliśmy takie poletko marihuany jak pół tej sali, jeszcze raz dłuższe pod Warszawą. Mieliśmy takiego człowieka, który nam tego pilnował. Miał na imię Bogdan. Bogdan nam to robił, moczył, rozumiesz? I to szło na rynek. A Bogdan był tak wyluzowany, bo tylko jarał marihuanę, on na papierosów nie palił. On tylko jarał czystą marihuanę, nie moczoną w niczym. On był koneserem marihuany, to była jego dziewczyna jedyna. Rozumiesz? Przy Bogdanie by bomba wybuchła, a Bogdan by był taki, człowieku. Nic z Bogdana nie ruszało. Nic. Ale Bogdan miał zatrzymane już pewne funkcje mózgowe. Bogdan nie mówił chleb, tylko kruszelec mówił. Rozumiesz? Bogdan nie mówił serek topiony, tylko topielec. Bogdan był wyczesany jak trzeba. Dlaczego? Bo jego dziewczyną była marihuana. On miał całe filozofię Bogdan. Z Bogdanem jakby zaczął rozmawiać na temat Maryśki, on wszystko mówi, to powoduje, że się raka nie ma. Ja nieraz do niego mówiłem, mówię wtedy, mimo że ja sam z tym handlowałem, ja mówiłem do niego, Bogdan, ja wiem, że ty nie masz raka, ale ty też mózgu nie masz. Tobie w tym, w twoim ciele na pewno się nie rozwinie rak. Ja nie wątpię, tak? Ale ci zanika mózg. Bogdan, ale rozumiesz, ale dla mnie Bogdan to była intratna sprawa. Bogdan jarał i był wierny w tym, że jarał i w tym, co robił. To było ważne. Bogdan był zmanipulowany. Rozumiesz? O to tu chodzi. Przyjaciele, ja myślałem, że ja nigdy nie będę brał narkotyków, mimo że handlowałem nimi. Uważałem, że jest na to zbyt twardy, ale jedna impreza, druga, trzecia. Zacząłem palić krak, zacząłem wąchać kokainę, wydawało mi się, że to mnie nie ruszy. Okazało się, że po paru miesiącach byłem zwykłym, uzależnionym cipunem. Tak, miałem kilka samochodów, świetnie wyglądałem, mieliśmy fajne ubranie i dużo pieniędzy. Nie uważałem siebie za cipuna. Ja myślałem, że wiesz, w mojej mentalności cipun to był ten, co sobie gdzieś tam po kablach, rozumiesz, wiesz, wstrzykiwał. To tak, to był cipun. Ale ja? Absolutnie. Nie ma różnicy, czy jest elegancki cipun, czy cipun menem. Tak samo nie ma różnicy, czy ktoś jest alkoholikiem, jak stoi pod Biedronką, nie wpolatuj ziomek. Wiesz o co chodzi? To się mówi na niego żul. Ale na pana doktora, czy pana dyrektora, który rano musi wstać
i walnąć setkę Johnny Walkera, zanim jedzie do firmy, to się nie mówi żul. A to jest taki sam żul. Niczym się nie różni. Niczym. Niczym. To ten świat pokazuje nam różnicę między fajnymi żulami, a słabymi żulami. Rozumiesz? To ten świat. To ten świat mówi, że jak ktoś jest ekskluzywną prostytutką, to to jest dama. To jest dama. Wiesz, o co chodzi? A ta, co stoi gdzieś tam na ulicy, to to nie. To nie jest dama. Rozumiesz? Nie. Nie ma żadnej różnicy. Żadnej. Kłamstwo to kłamstwo. Może być kłamca w super garniturze i być politykiem, i może być kłamca, który gdzieś chodzi po ulicy i się włóczy. Może być złodziej, który kradnie wielkie rzeczy, i złodziej, który okrada ludzi na ulicach. Nie ma różnicy. Zło to zło. Rzeczy się dzielą na proste rzeczy. Rzeczy jasne, rzeczy ciemne. Złe, dobre, żywe, martwe, trzeźwe, nieczyste. Chcę, żebyście zrobili sobie dzisiaj bardzo prosty podział w was, że to wy jesteście decydentami tego, co macie w życiu. To wy. Przyjaciele, wiecie, że my na nikogo nie możemy zrzucić jakby winy za to, co się dzieje w naszym życiu. Tak, możemy gadać, mieliśmy takich rodziców, mieliśmy innych rodziców, ale to nie o to chodzi. Jeżeli ty staniesz w prawdzie i zrozumiesz, że od ciebie wszystko zależy, to ty zaczniesz decydować. Ty. Ty. Wiecie, ja mam syna, 17 lat ma zaraz, 16,5 roku. Chłopak wie wszystko. Ja jestem terapeutą, jestem człowiekiem, który pomaga innym ludziom, docieram do dziesiątków tysięcy młodych ludzi. W naszym domu jest dobrze, nasz syn ma dobrze. On ma dobrze od każdej strony. On nie ma problemów finansowych, on nie ma problemów emocjonalnych. Jesteśmy dla niego przyjaciółmi, prawdziwymi rodzicami, spędzamy z nim czas. On wie o naszej przeszłości doskonale i wie, w jakim miejscu jesteśmy teraz. A w ubiegłym roku jego kolega, w tym roku, parę miesięcy temu, jego kolega przyniósł jakiś tam towar i oni we trzech poszli sobie zapalić. I oni sobie zapalili i mój syn padł. Okazało się, że to nie była nawet marihuana, tylko to była syntetyczna morfina. Jakieś dziadostwo, jakiś tam dopalacz, nieco to było. Za parę groszy tam to przynieśli. Jako potem dwa dni był w szpitalu i on mi o tym powiedział. Ja mówię, Wiktor, mówię, powiedz mi, dlaczego to zrobiłeś. I tak naprawdę on nie umiał wytłumaczyć. I wiecie, dlaczego to zrobił? Bo mógł. Wszystko możesz zrobić. Wszystko możesz robić w życiu. Wszystko, co chcesz. Tylko nie wszystko przyniesie pożytek twojemu życiu. I to, co przyniesie pożytek, zależy tylko od ciebie. To ty musisz wybierać. Ja cię znowu przed tobą kładę taki wybór. Rozumiesz? Dobro i zło kładę się przed tobą po prostu. Możesz wybierać, co chcesz. I jako świadek staje w twoim życiu, że jak wybierzesz zło, rozumiesz? To szlak trafi w twoje życie. Jak w coś pójdziesz głęboko, to będzie bardzo ciężko wyjść. Ale chcę ci też powiedzieć, że nawet gdybyś poszedł w coś głęboko, a nie chcesz, żebyś poszedł, to powiem ci, jakie jest wyjście z tej sytuacji. Posłuchaj, potem trafiłem po raz trzeci do więzienia. Sytuacja była już taka, że byłem bogatym człowiekiem, bogatym przestępcą. Zaczęły się w Warszawie też wojny gangów. Wielu moich kolegów zginęło. Wielu moich kolegów nas współpracowało.